Witajcie, z tej strony Daryl Śliwka, a to jest 31 odcinek z gry Disney Epic Mickey Rebrushed. I dzisiaj najpewniej skończymy sobie drogę rozcieńczalnikową. No i od razu takie małe info dla was, bo na pewno część z was czeka na Luigi's Mansion 2 HD, żeby wróciło na kanał. No i oczywiście powróci, ale jest pewien problem, bo mianowicie został mi jeden boss w skrypie do złapania. No i szczerze mówiąc, to zagrałem sobie kilka skerscraperów później, żeby w ogóle móc go jakoś tam znaleźć. No i nic. Także myślę, że niedługo mi się to uda zrobić tak czy siak, ale łatwe to nie będzie. Jeżeli mi się oczywiście poszczęści, to by było super. No ale czas tylko pokaże. No i oczywiście to by też oznaczało, że będzie nowa gierka na kanale już niedługo. No i tym razem myślę, że ankiety nie będę robił, tylko po prostu bezpośrednio się was zapytam, co będziecie chcieli. Na początku chciałbym nagrać Raymana jeszcze, Rayman Legends, ponieważ już od dłuższego czasu chciałem wam pokazać mój styl przechodzenia tej gry. Dlatego myślę, że będzie to spoko opcja. No i potem od razu wystartujemy z nową grą, którą wy wybierzecie. Ale to jeszcze wam napiszę posta, żeby był większy troszeczkę. Być może zasięg tego wszystkiego, ale no, także to jest mój taki plan na najbliższą przyszłość. No i słuchajcie, też sorki, że tylko jest to Epic Mickey Rebrushed na razie na kanale. Jest taka monotonność, ale no tak niestety wyszło, że za bardzo też już nie mam co innego nagrywać i bardzo będę chciał, jeżeli byście się podzielili swoją opinią. Ponieważ na tym mi bardzo zależy, żebyście też oczywiście wyrazili swoją opinię. Oczywiście już tam wiele komentarzy jest z propozycjami na grę. Tylko że po prostu te gry, co akurat piszecie, to ja ich jeszcze nie mam niestety, więc będę musiał sobie kupić. No więc jakoś to chyba rozwiążemy w przyszłości. Tam jest ta skrzynka. No dobra, możemy ją w sumie zabrać. Czemu nie? Tam będzie chyba złota przypinka, czyli tyle co złoty bilet. Tak jest. Równowartość 100 biletów. Tutaj mamy jeszcze concept art. I skrzynka jakąś zwykłą. W porządku. No tak, no teraz to zdecydowanie brzmi jak... Co się tam uzyska? Zdecydowanie brzmi jak zamek. Mroczny zamek z dwójki, czyli z początku gry. Okej, no i mamy chlapa i dwóch bryzgów, także na początek bryzgi, ponieważ nie chcemy tutaj się z nimi później użerać. Dobra, dawaj chlap, wciągaj. Wow, 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 jeden już jest rozcieńczony, patrzcie. Ła, urwałem. Kurczę, dobra, chlap. Okej, dobra, wciąga. Jeszcze bryzga przy okazji. Dobra. Załatwiony, elegancko, dobra. I zaraz będzie po tobie, panie chlap. Dobra, jest. I kolejne 100 biletów. Także bardzo dobrze. Mamy przejście dalej. Także spadajmy stąd. Niedługo będzie oczywiście ten skok z wieży. No i git. Chodźmy. Okej, teraz garbulce do nastawienia. Tylko że plamy nie ma. Więc to jest taka troszeczkę pułapka. I zbliżamy się do 7000 biletów. Także spoko. Nie wydamy ich już i tak, ale okej. Czyli wracamy do wieży kontrolnej. I to jest jakiś specjalny projektor, czy co? Bo nie pamiętam,
Czy będzie tylko po prostu takie przejście do wieży? A czy tutaj w ogóle będzie ten spadek? Także teraz plama tutaj wraca i uderzy w ziemię. Rzecz jasna. No dawaj, już raz ci pokonałem, to teraz też to zrobię. Ło, okej. Dobra, pierwszy spadek, bez problemu. Mamy concept art. I spadamy. A rozcieńczalnik się tym razem przydał. Pieszki z kowadła i to tyle. Nie wiem, po co tutaj on jest, ale spoko, niech będzie. Szkic telewizora to już mamy full wszystkiego, także nawet się nie musimy zastanawiać nad zbieraniem tego. No i kolejna jakaś skrzynka. Nieważne z czym, aha, z przypieką kolekcjonerską, którą już mamy, która nam nic nie daje, niestety. Ani jednego bileciku. Okej. Czyli teraz... O, nie! Aha, to... Nie wiem, jak miałem to przewidzieć, tak szczerze. Ale... Dobra. W porządku. Czyli skaczemy tutaj. Jak widać, jest skrzynka. Ale jednak sporo tu jeszcze tego było. Przed walką ostateczną. No tak. Trochę tego było, ale... Mamy srebrną przypinkę, czyli 25 biletów oczywiście. Teraz idziemy naokoło. Sobie utrudniamy specjalnie. No musimy to rozcieńczyć, słuchajcie, musimy. Taki jest nasz obowiązek w tym przejściu gry. Wszystko trzeba rozcieńczyć. Okej. Czy dam radę tu wejść bez malowania tych zębatek? Szczerze wątpię. Ale przecież możemy chyba na tym stanąć? Nie, nie możemy. Okej. Przynajmniej żyję. Tego rozcieńczyć nie mogę. Na tym mogę stanąć? Nie. Ach, kurczę. No dobra, pomaluję jedną. Potem chyba ją rozcieńczę od razu. Nie wiem, czy stąd mogę. Chyba nie. No dobra. Skoczę. Jasne, że tak. I tak na skróty trochę, ale dobra. Szkic kowadła będzie szybciej. Zadziałało nawet. O dziwo. Okej. Sweepery. Tym razem poradzimy sobie z nimi troszeczkę inaczej. Dobra, tam nie musimy iść, ale w sumie to czemu nie? 7000 zaraz będzie. Jeszcze 3 bileciki. No ale to. Ta skrzynia, bez względu na to, co by zawierała, da nam 100 nawet, zobaczcie. No chyba, żeby byłaby to kolekcjonerka przypinka, to wtedy... Oczywiście nie, bo kolekcjonerskie, jak widzicie, dają 0. I też nie są one takimi jakby przezroczystymi wersjami, tylko po prostu normalna przypinka. I tyle. Plamacki. Wow. Ostrożnie. I teraz idziemy po tych żyrandolach pływających. Jasne, nic trudnego. Wow. Oj, to niezbyt dobrze nam się trafiło. Jeżeli chcemy to rozcieńczyć wszystko. A chcemy. Chociaż no dobra. Możemy sobie tak wskakiwać po prostu. I się obracać i rozcieńczać dopiero wtedy, kiedy już przeskoczymy. O właśnie, tak. Tutaj skaczemy. No w porządku. Czy jesteśmy znowu w wieży. Gadamy z Oswaldem. Skipujemy cutscenkę. I jesteśmy teraz we wnętrzu Kleksa, ponieważ... Kleks nas schwytał. No, plama. Plama, Kleks, jedno i to samo. Schwytał nas, no i... Jesteśmy w środku.
Tylko tym razem naprawdę jestem ciekawy, ile dostaniemy biletów z tego wszystkiego, no bo patrzcie, ile tu jest przeciwników. No, na razie nie widać zbyt wielu. Tylko kilka plamiaków, ale... Tam przy tych mackach, no to... Będzie istny Armagedon, słuchajcie. Naprawdę. Dobra, więc pierwszy plamiak. Wybucha sobie. Kulturalnie. A my biegniemy. No i też w sumie fajnie, że się taki kostium podpasował, no bo... Okej, czyli to... Aha, czyli teraz Gast nie mówi o tym, że uwolniliśmy wszystkie gremliny, bo oczywiście nie uwolniliśmy. Wracając, to... Jeżeli oglądaliście moją serię z Epic Mickey 2, to wiecie, że ten kostium, który teraz noszę, to był symbol drogi rozcięcialnikowej, takiej drogi złomiarza. Ponieważ w dwójce możemy jeszcze zbierać złom za niszczenie różnych maszyn i w ogóle. No więc w sumie fajnie, że akurat nam się taki kostium trafił, bo będzie też taki troszeczkę symbol tego zniszczenia złomu. Chociaż w rzeczywistości tutaj za wiele nie niszczymy, tylko wpływamy bezpośrednio na losy postaci w grze. No więc co, walczymy. Zobaczcie, już od razu czterech widzących i plamiach. To dopiero będzie, kurczę, ciężkie. Dobra, pierwsze z głowy. Oni się raspią mnie. Po prostu tutaj wyszedł. Dobra. Serduszko. Tutaj wybuch. On jest na ścianie? Nie. Był, ale chyba się przeniósł. No, dobra. Ło. Prawie cały rozcięcialnik już zużyty. Spójrzcie na to. Okej. Idziemy więc teraz tutaj. I tutaj są te postaci kreskówkowe, które zostały przekształcone przez plamę w jakieś potworne istoty. Ale spróbujmy sobie z nimi poradzimy. Ale w sumie to nie musimy nawet. Możemy je zignorować też. One nas nie zignorują, niestety. Okej. Idziemy dalej. W porządku. O! Nie no, bez problemu nam idzie, słuchajcie. O nie, mamy dwóch pitów. O, pit i pitotron. Ciekawe, że pitów też to obowiązuje. To wchłonięcie. Okej. Czyli istoty zniknęły. Razem z tą plamacką, którą zniszczyliśmy. Czyli teraz szykuje się kolejna fala przeciwników. Bądźcie gotowi. Tym razem są to bryzgi. A nie, to jest ten jakby ten korytarzyk taki przejściowy, ale w tym głównym pomieszczeniu będzie tego tyle, że... No, już się zrespili. Mamy bryzgi. Widzących. No dobra. Poradzimy sobie z nimi przecież. Ale ile ich tu jest? A oni się raspią jeszcze chyba. Oj, oj, oj. No niedobrze. Zdecydowanie niedobrze. Ło! Ło! Ale chyba i tak musimy ich pokonać, żeby w ogóle móc przejść dalej. Dobra. Ten tutaj sobie uciekł. Cwaniaczek. No i ostatni, no to. Aha, ten był nawet zwykły. Okej, gdzie teraz? Zaczynamy? Aha, teraz jest przejście po prostu dalej. W porządku. Concept art. Na górze byli superzy. Plamiak. No, jeden plamiak. Ale... Okej, super będą później. No okej, w porządku. Wszystko rozumiem. O nie. Czemu oni tutaj są? To jest takie po prostu... przygnębiające.
nasi przyjaciele w teorii przekształceni na stronę Kleksa. Ach, szkoda. No ale trudno. No, dawaj Miko. Działa stąd, kurczę? Odsuńmy się, żeby nie oberwać. Okej. Jest przejście dalej. No i dobra. Sporo jest ich na dole. Ale Grand Pound dobrze działa na nich. O dziwo. Tylko że ciągle jest ich więcej. Dobrze. Cyk. Na górę. I to wszyscy? Tak. Jeszcze dwie flamacki. Czyli w sumie te flamacki są jak jakieś żyły i tętnice dla tego Kleksa, no to. Są w środku. I ciągną się po całym organizmie. A my je po prostu niszczymy. Wyniszczamy plamę od środka. I potem jeszcze fajerwerki, no to. To już w ogóle. Nie za fajnie dla niego. Okej. Okay. Sweeper. Dobra. Bryzk. Jesteśmy teraz... Aha, czemu nie są zaprzyjaźnieni? Oni zawsze byli zaprzyjaźnieni? No tak, ale... Dlaczego? Nie wiem. Możemy ich rozcieńczyć potem? Nie. Kiedy są naszymi przyjaciółmi, to nie możemy ich już rozcieńczyć. Ale możemy ich zepchnąć do... rozcieńczalnika chyba. Ale dobra, to najpierw niech nam pomogą. Z tymi tutaj. Tutaj się przeniósł. Dobra, spadajcie. O, ile kasy na dole. No. To tylko zwykłe bileciki, więc nie warto skakać. No w sumie to nigdy by nie było warto. Pewnie byśmy zginęli i tak. Okej. Okay. No, nie trafiłem. Teraz zadziałało, dobra. Okej. Okay. O, obrywałem. O kurczę, ile ich tu jest? Naprawdę do. Dobra. Wiem, co mam robić. A, to przynajmniej ich nie ma na górze. Gdzie teraz? Przepraszam bardzo, tutaj na dole, dobra. Ma sens. Aha. Rozbity kolejny pęcherzyk. Teraz tu. No, dosięgnę. Tak jest. O! Okej, okay, dobra. Jestem. Okej. Okay. Jeszcze jedna plamacka. To jest oczywiście ta, która jest już w tym takim, powiedzmy, centrum. No więc wracajmy. Szybciej, szybciej. No. Kurczę, no. Szybko zdążę. Nie zdążyłem. A możemy kuwadła użyć? Jako platformę. Spróbuję. Nie, to... O, dobra, zadziałało. To mi się podoba jak najbardziej, dobra. Tu na skrót trochę sobie pójdę. No i okej. Teraz zobaczcie. Ile ich tu jest? Jest jeszcze chlap na dole. No nie. Chciałem je zepchnąć. Teraz pamiętam, że oni się tutaj jakby tak respili, no właśnie. I to było śmieszne, bo kiedy pomalowaliśmy jednego z nich, to on się też respił. Więc mogliśmy ich tak jakby klonować. No dawaj. O nie! O nie! O! Dobra. Chwila, chwila. Dobra. Chodzę na górę. Muszę zabrać nagrodę.
Ok, myślę, że da się wbić 8000. No jest to bardzo możliwe. No kurczę, jak mnie przewidział, patrzcie. Cwaniaczek. Ok. Też się respią. No to trochę bez animacji, więc... No, słabo to wygląda, ale... Ile ich tu będzie w sumie, to nie wiem. No. O! O, rany. On obronił tego klapa przed rozcięcialnikiem. Tam co się dzieje w ogóle. No klap nas tutaj nie dosięgnie. Więc... Możemy sobie tak to wykorzystać. Sytuację, okej. Okej. Widzący. To już niezbyt widzący. Okej, no. Nie udało się 8000 wbić, ale było blisko. Naprawdę. Okej. Teraz na górę ponownie. To jest jakiś jeszcze sweeper, ale no. On tylko do 25. O, jest kolejny. Czyli chyba z trzech się zrespi, czyli będzie ten jeszcze jeden. Chyba. Tak jest. Ale czy jeszcze jeden będzie może? No nie. Czyli zawsze jest po trzech w każdej bandzie. O, dobra. Myślałem, że doleci. Dalej gdzie? A, w takim miejscu nieprzyjemnym zbyt. Nie trafiłem. Okej. Teraz zadziałało. I ostatni strzał na górze. Okej, mamy dwa ostatnie osiągnięcia. Zejść mi z drogi oraz wieża stycznia. No więc obejrzyjmy jeszcze ending, ostatnią cutscenkę, ponieważ... Ona się będzie dosyć mocno różnić od tej poprzedniej. No więc co? Początek jest taki sam, no bo Oswald, mimo tego co zrobiliśmy, oddaje serce Mickiego. Tak więc jak widzicie, to Oswald jest prawdziwym bohaterem, a nie Mickey. No oczywiście zależy się od tego, jak gramy. Okej, teraz fajerwerki odpalamy. No i... I wybuch. Plama zniszczona. Także wracamy do domu. The intruder returned to my lab, but not in the way I expected. After retrieving my brush, I peered down into the world I had created and noticed something had changed. The wasteland no longer needed my magic. Thanks to the efforts of my apprentice, it had developed some magic of its own. Magic born of courage and wise choices. Prompt us to reflect.
O, mamy różnicę pierwszą. Mały Pit. Wieża zegarowa. Kapitan Hack. No i Horacy. Biznes upadł. Animatroniki wciąż uwięzione. No ale mimo to wszystko skończyło się dobrze. Tak jak zawsze. Oswald and Mickey are, in some ways, each a mirror for the other. Brave, resourceful, and good of heart. I hope they become friends, and perhaps more, perhaps even brothers. Okej. Okay. Tak więc to koniec. And I have ensured Mickey will get into no more mischief in my workshop. Then again, he is Mickey Mouse. No więc tak, słuchajcie. To koniec drugiej rozcięcia Mikowej. Będzie jeszcze jeden odcinek z gameplayu, gdzie pokażę wam ostatnie zadanie. Oraz odcinek bonusowy, w którym przedstawię wam oczywiście te wszystkie przypinki oraz concept art. Także bez przedłużania, dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, to proszę was o zostawienie łapki w górę i subskrypcji. Pewnie słyszycie, że mój głos jest taki troszeczkę, no, nie taki jak zawsze, ponieważ mam lekką chrypkę, ale nagrywać mogę, także korzystam, kim mogę. No więc, to wszystko z mojej strony. Trzymajcie się i cześć!